kolejny wykład na Szkole Ekonomicznej. Tym razem przedstawię Państwu tematykę związaną z... Tematykę związaną z przedsiębiorczością i konkurencją. Głównie będę mówił o tym, czym jest przedsiębiorczość. Konkurencja będzie przy okazji. I plan wystąpienia jest następujący. Na początek troszeczkę się odniosę do zjawiska zwanego niepewnością, bo przedsiębiorczość możemy lepiej rozumieć właśnie przez pryzmat niepewności. Potem przedstawię definicję i charakterystykę samej przedsiębiorczości. W kolejnych częściach różnice pomiędzy przedsiębiorcą a menedżerem oraz przedsiębiorcą a kapitalistą, bo te funkcje są dosyć podobne do siebie, zachodzą na siebie, czy się wypełniają, czy uzupełniają, ale nie są to takie same funkcje i tutaj trzeba będzie te różnice pokazać. Następnie funkcje i społeczna rola zysku oraz straty, czyli tutaj też pewne elementy związane z kalkulacją ekonomiczną, ale skupię się na samym zysku, na samej funkcji zysku. I na koniec charakterystyka konkurencji, podsumowanie i literatura, z którą będzie się można zapoznać. Zaczynając od samej niepewności, trzeba powiedzieć, że niepewność to jest nierozerwalnie związana z przyszłością i z ludzkim działaniem. To znaczy, chodzi tutaj o to, że ludzkie działanie jest oczywiście ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb w przyszłości, ale my jako ten homo agens, jako ten człowiek działający, no nigdy nie mamy takiej stuprocentowej pewności, czy nasz cel osiągniemy, albo czy go osiągniemy tam przy założonych uwarunkowaniach czasowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym przyszłość zawsze jest niepewna, to znaczy nigdy nie mamy tego całkowitego prawdopodobieństwa, pewności, że osiągniemy nasze cele i nie możemy być pewni, że nasze działania dadzą nam to, czego my oczekujemy. I ludzkie działanie, i także można powiedzieć, tu się też uruchamia ta funkcja przedsiębiorcza, ma na celu ograniczenie lub wyeliminowanie całkowite tej niepewności, która też jest swego rodzaju dyskomfortem, który odczuwamy i chcemy tutaj tę sytuację zmienić. To też, jak widzicie, się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej na wykładzie poświęconemu pieniądzu, że właśnie jedną z funkcji pieniądza jest takie radzenie sobie z niepewnością, więc jest to kolejny przykład, w jaki sposób możemy sobie z tym lepiej radzić, ale pieniądz w tym kontekście jest taki dosyć ograniczony, to znaczy my musimy tutaj pokazać pewne szersze spektrum. Co ciekawe, zazwyczaj o niepewności się często mówi, czy postrzega się ją jako takie zjawisko negatywne, pejoratywne, jako pewnego rodzaju zagrożenie, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że taka niepewność może stanowić swego rodzaju pewne pozytywne otoczenie, taką szansę na stworzenie czegoś unikalnego, osiągnięcie zysku, jakąś rywalizację, tak jak w sporcie. I tutaj istnienie tej niepewności stwarza właśnie taką pewną sferę do powstania, do wypłynięcia na szersze wody tej funkcji przedsiębiorczej. Tak jak tu jest właśnie napisane, że niepewność jest to pewnego rodzaju sposobność czy warunek na powstanie i rozwój przedsiębiorczości. Takie motto kiedyś właśnie widziałem, czy taką wypowiedź, że nie ma problemów, są tylko rozwiązania. To bardzo dobrze pasuje do tej funkcji przedsiębiorczej. Przedsiębiorca nie patrzy się na to, że jakieś potrzeby są źle zaspokajane. Znaczy on to widzi, ale nie postrzega tego jako problem i nie jest skłonny do narzekania, tylko szuka rozwiązań. To jest takie właśnie ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów. Przedsiębiorczość to rozwiązywanie problemów. Ta funkcja przedsiębiorcza właśnie na tym polega. Tutaj, jak chcemy dokładnie zdefiniować przedsiębiorczość czy funkcję przedsiębiorczą, możemy na przykład sięgnąć do definicji Jesusa Huerty de Soto i on znaczenie terminu przedsiębiorczość pisze, że w szerszym sensie odpowiada znaczeniu ludzkiego działania. W takim rozumieniu należy podkreślić, że każda osoba działająca, aby zmienić teraźniejszość i osiągnąć swoje cele w przyszłości, uruchamia funkcję przedsiębiorczą. Czyli przedsiębiorcą tak naprawdę jest każdy, zaraz jeszcze o tym będę mówił, to nie jest tylko osoba, która zakłada i prowadzi przedsiębiorstwo i która się tam rozlicza z ZUS-em i płaci podatki. To jest bardzo takie szkolne, podręcznikowe ujęcie przedsiębiorcy, a tutaj mamy zdecydowanie, jest to ten człowiek działający. I co ciekawe, też takie kwestie jeszcze etymologiczne, pisze Huerta de Soto, że
Hiszpańskie słowo empresa, francuskie, angielskie entrepreneur oraz polskie przedsięwzięcie pochodzą od czasownika wziąć, tak? Czyli to jest łacińskie prehendi lub prendi, znaczy brać, chwytać, odkrywać, widzieć, zauważać, łapać, zdobyć. Łacińskie wyrażenie in prehensa wyraźnie nawiązuje do działania, to znaczy wziąć, łapać, zdobyć, szukać okazji, łapać okazję. To jest właśnie cecha przedsiębiorczości, czy cecha przedsiębiorczy. I tu z kolei cytat z Misesa, który stwierdził, że funkcja przedsiębiorcy polegająca na dążeniu do osiągnięcia zysku jest siłą napędową gospodarki rynkowej, czyli przedsiębiorca całą gospodarkę rynkową jest to taka instytucja, czy taka funkcja, która wprawia to wszystko w ruch. Dlaczego tak się dzieje? Czyli mamy tutaj do czynienia z funkcją przedsiębiorcy rozumianego w misesowskiej terminologii, rozumianego jako tak zwanego organizatora produkcji. Czyli to jest osoba, która przejawia cechy przedsiębiorcze, o których mówiłem wcześniej, ale co jest szczególnie ważne, ta osoba, czy taka osoba, czy grupa osób zakłada przedsiębiorstwo, tworzy firmę i za pomocą między innymi takiego tworu próbuje zaspokajać potrzeby konsumentów, których rezultatem jest osiągnięcie zysku. Dlaczego ta funkcja jest tak istotna i dlaczego byłoby bardzo trudno, żeby gospodarka rynkowa funkcjonowała bez tej funkcji przedsiębiorczej, czy bez takich osób, które takie funkcje pełnią? Po pierwsze, nie występuje automatyczna imputacja z celów na środki, to znaczy nawet jeżeli my wiemy, do czego oczekujemy jako konsumenci, jakich dóbr potrzebujemy, potrafilibyście tę listę bardzo dokładną zrobić, to tu się pojawia drugi problem. Jak zorganizować produkcję? To jest typowy problem gospodarki centralnie zarządzanej. Jak zorganizować produkcję, żeby efektywnie zaspokajać potrzeby konsumentów, żeby ta władza centralna, czy w przypadku gospodarki rynkowej przedsiębiorcy, w jaki sposób oni mają te potrzeby zaspokajać i czy dane dobro, nie wiem, stal zużyć na produkcję statków, nie wiem, torów kolejowych, pociągów, samolotów, samochodów, w jakich proporcjach. I tutaj mamy tą funkcję kalkulacyjną, ale o tym nie będę mówił, natomiast chodzi mi o samą funkcję przedsiębiorcy, że przedsiębiorca, ta funkcja przedsiębiorcza, ten organizator produkcji posiada specyficzne, unikalne cechy, za pomocą umiejętności, talent, różnie to możemy nazywać, za pomocą których lepiej sobie radzi z przewidywaniem to, w jaki sposób dostarczyć konsumentowi to, czego on potrzebuje i przebić konkurentów. Kolejny ważny wątek, przedsiębiorca a technicy. Tak, to też o tym Mises tak pisał. W prowadzeniu przedsiębiorstwa, czy w prowadzeniu tej funkcji przedsiębiorczej, nie każde rozwiązanie, na przykład wprowadzenie jakiejś nowej technologii, maszyny, niekoniecznie musi zostać wprowadzone. Część pracowników, którzy są specjalistami, mówi, no jak, wspaniała maszyna, ona potrafi wyprodukować 10 razy butów więcej niż ta poprzednia. Dlaczego ten przedsiębiorca, dlaczego ten szef mój nie wymienia tego? Ten właściciel nie widzi tego, o co tu chodzi. Właściciel dobrze wszystko widzi. Chodzi o to, że doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma takiego zapotrzebowania na 10 milionów sztuk nowych butów. Jest na przykład na rynku obecnie 5, a stara technologia, może i stara, ale ona jeszcze jest w stanie taką produkcję osiągnąć, więc tutaj nie ma problemu wydawać pieniędzy na coś, co po prostu... na technologię, która nie będzie w większości wykorzystywana. Więc byłby to w tym takim przykładzie teoretycznym niepotrzebny koszt. O to mi chodzi. Dlatego pewnie też znacie takie przykłady, na przykład jakieś rozmowy pracowników typu, kurczę, czego tam nie wprowadzają w naszej firmie takiej zmiany albo takiej zmiany, czego oni czekają. Tak z tego dolnego poziomu pracownikom się może wydawać, że to jest jakieś nieracjonalne, jakiś błąd jest, ale zawsze trzeba też pamiętać o tym, że jest ta góra i z założenia no, ona powinna wiedzieć lepiej. Nie chodzi o to, że zawsze trzeba się zgadzać, tak, bo to jest różnie, ale generalnie chodzi mi o uprawianie właśnie tej funkcji. Wprowadzenie innowacji musi mieć swoje ekonomiczne uzasadnienie i ostateczną decyzję zawsze ten przedsiębiorca, właściciel, ten organizator produkcji podejmuje. Kiedyś chyba jeden z szefów Pepsi powiedział, czy Coca-Coli, że te wszystkie pomysły, które ich pracownicy co chwila im podrzucają, to oni już kiedyś testowali zazwyczaj, tylko to w różnej formie jest. Co pokazuje, dlaczego relatywnie wąska grupa ludzi, bo tak naprawdę na rynku funkcjonuje w takiej funkcji. To jest taka naturalna selekcja, można powiedzieć. Co więcej... Tutaj mówiliśmy też, czy ja mówiłem o innowacjach, ale pełnienie funkcji przedsiębiorcy
czy tej uprawiania tej przedsiębiorczości, bo to o to mi chodzi, to jest samo, nie musi polegać tylko na wprowadzeniu innowacji, czy to nie musi być taka szumpeterowska kreatywna destrukcja, że wchodzi jakiś, wiecie, Uber, albo jakaś sztuczna inteligencja i rozwala konkurencję na łopatki, jest kompletne przetasowanie na rynku i jest jakby nowe rozdanie, jak to się mówi. Bardzo często przedsiębiorca w gospodarce rynkowej pełni rolę nie tyle innowatora, co imitatora, to znaczy on poprawia alokację zasobów w gospodarce. To znaczy innowator też, ale imitator również. Imitator, czyli naśladuje na przykład swoich konkurentów, ale pewne już rozwiązania sprawdzone wprowadza lepiej albo wprowadza pewne modyfikacje. Jest wiele firm na rynku, które nie oferują niczego, że tak powiem, nowego, ale robią to w lepiej zorganizowany sposób. Może lepiej dostarczają jakieś produkty, może mają lepszy serwis. Ale to nie jest jakaś innowacja w takim rozumieniu czegoś totalnie nowego, tylko sprawnie działające przedsiębiorstwo. Jest też wiele przykładów, gdzie jakaś firma, która jako pierwsza wprowadza jakąś rewolucyjną technologię, nie jest liderem rynku, a ktoś po prostu robi to lepiej. No bo na przykład nie popełnia takich błędów jak oni. To też jest taka kwestia. Coś tam się jeszcze okazuje. Apple jest takim przykładem. Apple nie wprowadziło, nie było przecież pionierem we wprowadzaniu telefonów, tak, typu smartfon. To nie jest, a chociaż wiele osób tak może myśleć, ale Apple to rozwinęło i doprowadziło do takiej funkcji, że dla nas, jako dla konsumentów, to stało się atrakcyjne. To w tym sensie tak, ale jako taka technologiczna nowość, no to tutaj Apple nie był tego rodzaju liderem. Tak samo Samsung, główny konkurent Apple, no to wcześniej był takim drugoligowym graczem, produkował jakieś tam baterie chyba dla Sony i tak dalej, i tak dalej. I też jakby z tego takiego drugiego szeregu się wysunęli, tak? Więc tutaj widzimy, że ta imitacja też pozwala wypłynąć na bardzo szerokie wody i to nie przeszkadza w tym, żeby być liderem rynku. Funkcja organizatora produkcji, to jest właśnie to, o czym pisał Mises, i to trzeba odróżnić właśnie funkcję przedsiębiorcy, czy definicję, termin przedsiębiorca, a przedsiębiorca organizator, bo to są pewnego rodzaju funkcje. Mianowicie każdy z nas w kontekście ludzkiego działania pełni funkcję przedsiębiorczą, czyli uruchamiamy nasze, staramy się stworzyć hierarchię celów, dobrać środki do ich realizacji i tak dalej, szukać okazji. Bez względu na to, czy jesteśmy konsumentem, który szuka nowych, tańszych produktów, pracownikiem, który szuka lepszej oferty pracy, albo chce wynegocjować z szefem podwyżkę, to też uruchamia funkcję przedsiębiorczą. Kapitalista, który dostarcza kapitał, więc musi podjąć decyzję, na przykład bank, gdzie, jakie inwestycje, tak? Jakie dać ryzyko kredytowe i tak dalej. Właściciel pierwotnych czynników produkcji również musi podjąć decyzję, czy rozwijać, szukać jakichś tam nowych złóż i tak dalej. Ale nie każdy może być przedsiębiorcą organizatorem, czyli nie każdy może, czy ma takie umiejętności, żeby te swoje właśnie, tę funkcję przedsiębiorczą właśnie wtłoczyć w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, założyć firmę, czy prowadzić jakąś tam inną działalność, żeby zaspokajać potrzeby konsumentów. Dlaczego? Bo nie każdy reaguje na zmieniające się warunki rynkowe równie szybko i w ten sam sposób. To jest ta różnica, to jest ta kwestia timingu i odpowiedniej predykcji. Tutaj też warto wspomnieć o wkładzie innego znakomitego ekonomisty szkoły austriackiej, czyli Izraela Kirznera, ucznia Misesa, który jest właśnie rozpoznawalny i pamiętany poprzez rozwijanie teorii przedsiębiorczości. I Kirzner trafnie stwierdził, że przedsiębiorca musi również umiejętnie określić, dlaczego dane cele i środki zostały uznane za wartościowe. Czy co może zmienić daną sytuację na rynku? On musi się wykazać, tak jak tu napisałem, taką czujnością, alertness. Jest to taki istotny składnik działania przedsiębiorczego i ta czujność oznacza pewne takie wyczulenie na to, z której strony wiatr zawieje, jakiś zmian, jak się pojawi jakiś nowy trend. Ktoś się zorientuje, że przecież na przykład Uber, tak?
też taką czujnością się ktoś musiał wykazać. No przecież ktoś pomyślał, no jest tyle samochodów, przecież on mógłby pełnić funkcję takiego quasi-taksówkarza, tak? Takiej quasi-taksówki. Tylko jak to zrobić? Skąd ludzie mają wiedzieć, kto gdzieś się znajduje i czy może mnie odebrać? No to może aplikacja. I zaczęli pracować. No tak ja uogólniam, bo ja nie wiem, czy tak dokładnie było, ale na pewno w jakimś sensie tak. I to jest ta czujność, tak? Że ludziom by się to przydało. Przy okazji tu warto wspomnieć o jeszcze jednej takiej obserwacji mojej. Dosyć często się spotykam z jakimiś takimi twierdzeniami, że no, ci najwięksi czy największe firmy czy ci przedsiębiorcy narzucają coś konsumentom. Ja uważam, że to jest inaczej. Oni coś proponują, testują coś, podejmują pewne, no w cudzysłowie ryzyko, pytając się konsumenta, czy to ci się spodoba. I to jakby piłeczka jest po stronie konsumenta, więc tutaj konsument swoim wyborem lub nie odpowiada. Więc to nie jest tak, że ktoś coś komuś wmawia, czy tak odgórnie narzuca, mówiąc brzydko. To jest pewna forma takiej spekulacji, testowania, czy to, co ja zaoferowałem, mogłoby ci się przydać. Co sądzisz na ten temat? To w ten sposób bardziej przebiega ten proces. I ta czujność to jest właśnie taka umiejętność wyczuwania tych trendów, zmiany trendów, ale także wprowadzanie jakichś mniejszych lub większych poprawek do sprawnie działającego modelu. Ale cały czas to jest ta czujność, to jest proces nieustający w czasie. Musimy cały czas tym się wykazywać, oglądać się na boki, czy jakaś konkurencja nam za nas nie wyskakuje i nas nie wyprzedza. Jak pisał Kirzner, to właśnie ten czynnik przedsiębiorczości jest odpowiedzialny za nasze postrzeganie ludzkiego działania jako aktywnego, kreatywnego, a nie pasywnego, automatycznego i mechanicznego. Czyli my nie jesteśmy, nie reagujemy biernie na zmieniające się warunki gospodarcze. Różnice między przedsiębiorcą a menedżerem w takim razie trzeba jeszcze pokazać, żeby lepiej jakby to powiedzieć, uwypuklić tę funkcję przedsiębiorczą. Mianowicie menedżer to jest pracownik danego przedsiębiorstwa, jakiejś na przykład korporacji, który odciąża przedsiębiorcę w mniej ważnych obowiązkach, na przykład kieruje wybranym działem firm, bo przedsiębiorca musi robić wiele innych rzeczy, przedsiębiorca właściciel, o to mi chodzi. I nie ma czasu na wszystko. Z kolei właśnie przedsiębiorca podejmuje decyzję o wykorzystaniu czynników produkcji. Jakie inwestycje dokonać, na jakie rynki wejść, z jakich rynków wyjść. To są decyzje strategiczne, które wymagają tak naprawdę wielu analiz, wielu decyzji i nie mogą być, czy lepiej, żeby nie były dociążane bardziej, że tak powiem, przyziemnymi sprawami, jak kierowanie jakimś tam działem, tak? Bo to jest inna funkcja. I co najważniejsze, przedsiębiorca, czy ten przedsiębiorca, organizator, nie musi pełnić formalnej funkcji kierownika, czy dyrektora generalnego i tak dalej. To wszystko może delegować, a nawet powinien. I tutaj właśnie taka aktywność oraz taka formalna jawność w działaniach menedżerów może prowadzić do złudzenia, że to oni podejmują kluczowe decyzje. Bardzo podobnie jest w sytuacji, kiedy analizujemy rolę konsumenta, bo często się widzi, że na przykład kierownik czy jakiś menedżer no, pogania pracowników, że powinien coś robić szybciej, lepiej i tak dalej. Ale tak jak pisał kiedyś Mises, to wszyscy ci menedżerowie czy cała firma tak naprawdę podlega konsumentom. Takich decyzji konsumentów, czy pokazywania to, czego ja bym chciał, to nikt nie widzi, no bo to nie jest aż tak jawne, to nie jest tak formalnie manifestowane. I tak samo jest właśnie tutaj. Natomiast to się nie wyklucza, to znaczy ta sama osoba może jednocześnie pełnić funkcję przedsiębiorcy i menedżera, tak? Tylko te funkcje nie są tym samym, to jest różnica. To jest właśnie różnica. Dalej, różnice między przedsiębiorcą a kapitalistą, bo to też nie jest co do funkcji to samo, czyli kapitał niezbędny do rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia może zostać pozyskany od kapitalistów w postaci kredytu, czyli kapitalista to jest taka osoba, która, czy grupa osób, może być też przez formę instytucji rozumiane, która się decyduje na niekonsumowanie bieżące i w związku z tym ma oszczędności. I te oszczędności może właśnie przekazać tym, którzy potrzebują kapitału na swoje inwestycje. Dany przedsiębiorca czy właściciel firmy może dysponować własnym kapitałem lub jego częścią,
ale nie musi. Może, ale nie musi. Czyli nie może być jednocześnie kapitalistą i przedsiębiorcą, jakby sam siebie finansował, stąd pojęcie kapitału własnego. Ale nie stoi nic na przeszkodzie, że jeżeli mamy jakiś dobry pomysł na biznes i przekonamy bank czy jakiegoś pożyczkodawcę, kapitałodawcę, no to bez problemu takie środki sięgniemy. Lubię ten przykład, Milton Hershey. W Polsce to chyba te czekoladki nie są aż tak popularne, ale Lawrence Street, na końcu mam właśnie link do tego eseju, taką właśnie historię napisał całkiem niedawno. I to było tak napisane bardzo ciekawie, że Hershey, ten, który tę firmę ostatecznie rozwinął, on ze swoich porażek, niepowodzeń i denerwowania właśnie kapitałodawców, którym co chwilę pożyczał pieniądze, mógłby zrobić doktorat. Bo tyle tego było, że już po prostu nikt nie wierzył, że temu człowiekowi się uda w ogóle cokolwiek. I to jest taki świetny przykład, gdzie mamy dosyć taki dystans pomiędzy tymi dwiema funkcjami, to znaczy on głównie chodził po jakiś kapitał, po pożyczki, żeby co chwila testować swoje nowe pomysły, czyli co chwila mu się uruchamiała ta jego funkcja przedsiębiorcza, ta jego czujność, ale miał problem z kapitałem, więc nie był kapitalistą, ale był jak najbardziej przedsiębiorcą, a jaką wprowadził taką innowację, właśnie on taką innowację wprowadził, coś co dzisiaj się wydaje no wręcz dziwne albo śmieszne nawet. Wiedział, że ludzie lubią czekoladę, ale on stworzył tabliczkę czekolady, czyli to w formie tabliczki i w takiej formie to zaczął sprzedawać. Jeżeli dobrze pamiętam ten esej Lawrence'a Reeda, ale chyba tak było. I też tam jakieś inne produkty ciekawe powprowadzał, ale to bardzo pomogło. Ale zanim to nastąpiło, to minęło bardzo dużo czasu, że już tam na nim wszyscy krzyżyk postawili, a się okazuje to też tak przy okazji. Nigdy nie wiadomo, wiecie, możesz mieć 9 porażek, 10 porażek, a za 11 razem albo za 21 ci się uda. I tutaj jest właśnie ta pewna nieprzewidywalność, tak? Taka niepewność, można powiedzieć pozytywna w tym sensie, że ktoś nas pozytywnie zaskoczył, że udało mu się to zrobić. I właśnie wydaje mi się, że taka szczególna zaleta, nawet można powiedzieć piękno gospodarki rynkowej, polega na tym, że no jeżeli są kolejne osoby, które chcą cię finansować, to może w końcu się uda, ale jak się nie uda, no to kosztów nie ponosi społeczeństwo, tylko kapitałodawcy. I wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo takie szczególne. Czasami być może pewne idee, pomysły potrzebują więcej czasu i kapitału na odkrycie. To jest właśnie ten przykład. Jeszcze odnośnie funkcji kapitalisty, no bo Hershey to nie był tylko sam Hershey ze swoją przedsiębiorczością, tylko byli też kapitałodawcy, którzy mu byli skłonni te pieniądze pożyczać. I kapitalista decyduje o wsparciu poszczególnych inwestycji. W tym przypadku więc on też pełni funkcję przedsiębiorcy, czyli mu się ta funkcja uruchamia. Jakie inwestycje wspomóc, czy dać mu jeszcze jedną szansę, czy mu nie dać temu Hersheyowi na przykład. Bo jeżeli się nie uda, no to oni odpowiadają własnym kapitałem. Co ważne, czasami jak mam jakieś pytania, o, jesteś ekonomistą, inwestujesz na giełdzie, albo w co inwestujesz, tylko mi chodzi o taką bezpieczną czy pewną inwestycję, najlepiej, żeby dała 20% w ciągu roku. No to tak mówię, że się nie da, ciężko. Nie istnieją całkowicie bezpieczne czy pewne inwestycje, nie ma czegoś takiego, zawsze jest ta doza niepewności. I konkluzja, podobnie jak w przypadku menedżera, przedsiębiorcą i kapitalistą może być ta sama osoba, ale te funkcje są odrębne. Są trochę podobne, trochę na siebie zachodzą, ale to nie jest to samo i to musimy pamiętać. Menedżer, kapitalista, a i przedsiębiorca, organizator. I jeszcze szersza funkcja przedsiębiorcy, którą tak naprawdę każdy z nas pełni i uprawia. Dalej, no była mowa o tym, że przedsiębiorca, czy ta funkcja przedsiębiorcza, kluczowa jedna szczególna rola to jest alokacja czynników produkcji. Skoro tak, no to skąd my mamy wiedzieć, czy jakieś podejmowane działania są opłacalne, czy one są korzystne dla społeczeństwa, że gospodarka rośnie, a skąd wiedzieć, że jest jakiś problem? No i odpowiedź jest bardzo prosta, kalkulacja ekonomiczna, rachunek zysków i strat, czyli funkcja zysku. I tutaj zysk pełni szczególną rolę, ponieważ dzięki temu, że widzimy, że jakaś firma czy przedsiębiorca osiągają zyski,
widzimy, że alokacja czynników postępuje zgodnie z popytem, czyli produkują to, czego chcą konsumenci, dostarczają to, czego chcą konsumenci w takich cenach, w takim czasie, w jakim oczekują konsumenci, w takiej jakości. I wtedy widzimy, że zysk jest potwierdzeniem, konsument nie musi wypełniać ankiety, że jestem zadowolony z twoich usług, wystarczy, że kupi produkt, a my sobie zobaczymy już po naszej kalkulacji, po rachunku zysków i strat. Nie jest możliwe arbitralne ustalenie cen oraz takie zorganizowanie produkcji. To jest proces odkrywania. Przedsiębiorczość jest procesem, rynek jest procesem. Dlatego właśnie ta rola zysku i straty to też pełni taką funkcję w pewnym sensie takiej czujności, czyli co chwila jest sprawdzam, co chwila jest testowanie i co chwila jest ta presja. Dlatego też gospodarka rynkowa jest efektywna. To jest jedna z przyczyn. Kolejna funkcja, bardzo ważna funkcja zysku, motywowanie przedsiębiorców do oszczędności, podnoszenia wydajności, do inwestycji. Jeżeli osiągasz zyski i z tych zysków dokonujesz kolejnych inwestycji, to mówimy o reinwestycji tak zwanej. Tylko wtedy już jest to kapitał własny, więc kolejna funkcja zysku bardzo ważna. No, dla przedsiębiorstw to jest oczywiście korzystne, bo nie muszą się starać o kredyt w banku na przykład. Mają kapitał własny, więc sam sobie nie będzie płacił procentów, więc ma już niższe pozyskanie kapitału. Co istotne, w gospodarce rynkowej, chociaż ileś osób tak twierdzi, zysków nie osiąga się poprzez podnoszenie cen, tylko poprzez poprawę jakości i większą produktywność, czyli poprzez obniżanie kosztów. To idzie w drugą stronę, no bo jak podniesiesz ceny, no to w gospodarce rynkowej podniesienie cen nieuzasadnione jest zaproszeniem konkurencji. I przedsiębiorcy na konkurencyjnym rynku zawsze się 10 razy zastanawiają, zanim podniosą ceny. Co świadczy o tym, że boją się, że po prostu no, konsumenci przejdą do konkurencji albo w ogóle zrezygnują z zakupu danego produktu czy usługi. Dalej, mówiłem o zyskach, ale również straty i bankructwa są bardzo ważne, bo one pokazują czy ujawniają, jakie błędy popełniliśmy. Oznacza to, że potrzeby konsumentów nie są odpowiednio zaspokajane. No i pojawiająca się strata, jest to rezultat, tak, braku chęci nabywania określonych usług, czy być może cena jest niezbyt wysoka, chociaż jakiś snob mógł powiedzieć, że cena jest zbyt niska, ale to też jest jakiś sygnał zawsze. A może jakość nie odpowiada, no to już jest jakby rola przedsiębiorcy, żeby się zorientował, gdzie leży problem. Nie należy płakać w gospodarce rynkowej w sytuacji, kiedy jakaś firma bankrutuje, to znaczy jest to przykra sytuacja dla pracowników, ale z perspektywy alokowania rzadkich czynników produkcji, no to musimy powiedzieć, że takie sztuczne podtrzymywanie takich firm, które nie generują zysków, jakieś podtrzymywanie ich na przykład jakimiś państwowymi subwencjami, no to jest tak naprawdę utrzymywanie marnotrawstwa, tak? Jest to marnowanie rzadkich zasobów w gospodarce, więc tu jest, nie ma takiej ostrej granicy, tak jak z tym Hersheyem było, ile jeszcze jesteśmy ci skłonni pożyczyć, czy wierzymy, że ty jednak wyjdziesz na prostą. To jest proces płynny, nieprzewidywalny, ale jeżeli jest to, odbywa się w uwarunkowaniach rynkowych, no to jeżeli już, to zawsze największa część społeczeństwa ponosi najmniejszy koszt albo żaden, tak? A największy ponoszą ci kapitaliści i przedsiębiorcy sami. Więc strata także ma bardzo ważną funkcję tutaj, bo ona sprowadza do parteru, czy pokazuje te błędne inwestycje. I jeszcze kilka kwestii dotyczących samych zysków. One zależą od trafnego przewidywania przyszłości, czyli znowu ta funkcja czujności, czy potrzeb konsumentów, w jakim stopniu jestem w stanie to odgadnąć. Nie zależą zyski od produktywności czynników produkcji. Możesz wprowadzić super technologię i mieć bardzo niskie koszty, ale no nie wiesz, czy konsument tego potrzebuje. Są takie sytuacje, też zdarzają się. Albo wyprodukowałeś zbyt dużo. Tak samo zyski nie zależą od ryzyka, jak to się mówi, że jest jakieś takie przekonanie. Mówię bardzo ogólnie teraz, że im wyższe ryzyko, tym wyższe zyski. To nie jest tak. Na przykład Steve Jobs, który był przekonany na przykład, mogło to graniczyć z taką subiektywną pewnością, że to, co on wprowadza, iPhone'y i tak dalej, że to się sprawdzi na rynku.
I ktoś z boku mógłby powiedzieć, że ty dużo ryzykujesz, ale taki Steve Jobs mógł powiedzieć, no według mnie ja dużo nie ryzykuję, bo ja jestem pewien w cudzysłowie tego, że to się sprawdzi, o to mi chodzi. Więc, ale on był nastawiony na te potrzeby, tak? Znał różnicę w produktach, wiedział, jaką tu funkcję ma pełnić. Zresztą można sobie nawet dzisiaj chyba włączyć na YouTubie to jego wystąpienie słynne, ta pierwsza prezentacja iPhone'a, gdzie pokazuje jakie to funkcje, tak przekonuje tam całą widownię, dlaczego to się sprawdzi. To właśnie tutaj o to mi chodzi. Dla niego nie było ryzyka, tak? Dla niego to było graniczące z pewnością, że to się uda. W tym sensie to mam na myśli. Oczywiście zyski są, jak wiele instytucji rynkowych, przedmiotem nieustannych ataków. Najprawdopodobniej z tego, że się nie rozumie tej funkcji. Jak można odbić piłeczkę? No po pierwsze, nikt nie ma gwarancji zysków w gospodarce rynkowej. Nie ma czegoś takiego, że my ci gwarantujemy. Chcesz osiągnąć zyski, czy jako przedsiębiorca mieć nadzieję na to, że osiągniesz zyski, to musisz się skoncentrować na tym, czego potrzebuje konsument, jak mu to dostarczyć i tak dalej, i tak dalej. Często się też koncentrują krytycy na takich zyskach księgowych za dany rok kalendarzowy, czy za dany rok fiskalny, jak to się mówi. Pomija się na przykład nakłady, jakie firma poniosła w przeszłości. Mówi się, że tam Tesla teraz takie ma miliardowe zyski. No teraz tak, ale w poprzednich latach to były miliardowe wydatki czy straty. Uber tak samo. Uber to dopiero chyba drugi rok jakieś tam zyski pokazuje. A wcześniej przez ileś tam lat generował straty, potrzebował coraz więcej kapitału. Kierownictwo twierdziło, że to jest kwestia takich globalnych, masowych efektów skali i mieli rację. I jak czasami jechałem tam sobie Uberem, to mi kierowca tłumaczył, panie, to dumping, jak jeszcze dopłacają panu, żeby pan miał niższą opłatę, ja jeszcze tam coś tam, mi tam więcej płacą, to nie będzie funkcjonowało. No i to jest właśnie różnica między pracownikiem a tym właścicielem, tak? Różnica wizji czy przekonania o tym, że biznes będzie funkcjonował. Przeszłe zyski nie mają znaczenia, tak a propos, czyli to, że osiągnąłeś jako przedsiębiorca sukces w przeszłości, nie oznacza, że przyszłość będzie taka sama. Jest wiele firm, których dzisiaj nie ma albo odgrywają, że tak powiem, grają w drugiej lidze, a kiedyś byli liderami. Kodak nie ma, tak? Nie przewidział powstania rozwoju fotografii cyfrowej. Chociaż tam mieli chyba jakieś tam wstępne prototypy tego, jeśli dobrze pamiętam. Nokia, to też znamy dobrze tę historię, tak właśnie a propos smartfonów. Rok 1999, kultowa Nokia w Matrixie, a później się iPhone kiedy zadebiutował? 2007? 7. To nie jest taki długi okres czasu i już Nokii nie ma. Kto by wtedy powiedział, że to się tak potoczy? Dalej, nie istnieje optymalny czy sprawiedliwy poziom zysku, czy zysków. To zależy od nas. My jako konsumenci o tym decydujemy. Jeżeli uważasz, że jest to produkt warty swojej ceny, go kupujesz, przedsiębiorstwo osiąga zysk finansowy, ty osiągasz ten taki zysk związany z konsumpcją danego produktu, danego dobra. I tak jak to właśnie o wszystkim ostatecznie decyduje konsument. Jeżeli narzekasz na zyski firm, nie możesz mieć pretensji do firm. Musisz mieć tak naprawdę pretensje do konsumentów. Mógłbym powiedzieć, że przez was Apple generuje miliardowe zyski. Co wy wyprawiacie? Dlaczego generujecie miliardowe zyski Ubera i tak dalej, i tak dalej? Absurd, ale często się krytykuje, tym chłopcem do bicia jest przedsiębiorstwo, które zaspokaja potrzeby konsumenta. I to trzeba powiedzieć, że tutaj, jeżeli pretensje, to do konsumenta. I tak jak to napisał Mises, zysk przedsiębiorcy nie jest nagrodą przyznawaną przez klienta producentowi za to, że lepiej utrafił w jego upodobania niż mniej pomysłowi konkurenci działający rutynowo. Zysk to konsekwencja dążenia kupujących do przelicytowania innych, którzy też chcieliby nabyć część ograniczonej podaży towaru, czyli jest jakieś dobro, ono ma charakter rzadki, no i konsumenci między sobą konkurują. Jeżeli dobro się przyjęło, no to cena idzie w górę, a zysk jest właśnie tego rezultatem. To jest geneza zysku właśnie tutaj w tym fragmencie, o którym pisał Mises. I często ta krytyka zysków jest nieuzasadniona. To wezmę przykład z mojej pracy doktorskiej. 2019 rok, debata prezydencka w obozie Partii Demograficznej i Elizabeth Warren, czyli jedna z bardziej znanych polityków Partii Demokratycznej, mówi taką sentencję. Tylko w zeszłym roku, to znaczy w 2018, firmy ubezpieczeniowe, czyli prywatni ubezpieczyciele medyczni, wyssały 23 miliardy dolarów zysków z systemu opieki zdrowotnej. Jej chodziło o to, że
wykazali prywatni ubezpieczyciele zdrowotni skumulowane zyski, wszystkie łącznie, 23 miliardy, gdyby nie te, o co ich chodzi, gdyby nie te przeklęte zyski, opieka zdrowotna miałaby 23 więcej miliardów dolarów. Ile potrzeb pacjentów byśmy mogli zaspokoić i tak dalej, i tak dalej. Taka jest narracja tutaj między wierszami. No to wystarczy pokazać to. Zyski netto, tak, na skali lewej, to są te niebieskie słupki, faktycznie 23 miliardy, a to po prawej, czy ta niebieska, przepraszam, pomarańczowa linia, to jest rentowność sprzedaży, czyli zysk netto do sumy pozyskanych składek. No i wychodzi na to, że ta rentowność to jest kilka procent. Za 2018 rok 3,3%. To nie jest 30%, to jest 3,3%. A w poprzednich latach widzicie, że było nawet niżej, tak? Ale biznes ubezpieczeniowy jest specyficzny. Ubezpieczyciel źle skalkuluje ryzyko, na przykład albo będzie większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, no i wtedy te zyski mogą służyć jako bufor, tak? Żeby pokryć dodatkowe potrzeby zdrowotne. No przecież to nie jest nieracjonalne. Zysk też pełni funkcję takiego zabezpieczenia na przyszłość. O właśnie, o tym nie powiedziałem, ale to też jest taka kwestia, że jeżeli w przyszłości pojawią się straty albo przedsiębiorstwo będzie w gorszej sytuacji, no to zakumulowane wcześniej zyski mogą być takim buforem kapitałowym, takim amortyzatorem, tak? I będzie mogło takie przedsiębiorstwo przetrwać, utrzymać się na rynku. Nie ma także w tym nic złego. Więc nominalnie ta kwota 23 miliardy dolarów robi wrażenie i jest taka dosyć szokująca, czy może być szokująca dla zwykłego człowieka, ale nie zbawimy opieki zdrowotnej czy całego świata w takim sensie, że to jest tylko kilka procent, tak? To nie jest nic, nawet gdyby było więcej, a jeżeli warunki są rynkowe, no to też nie jest problem. I na koniec jeszcze taka krótka charakterystyka konkurencji. Także to wynika z tej funkcji przedsiębiorczości tak naprawdę, mianowicie konkurencja jest to proces dynamiczny, a nie statyczny, tak jak na takim standardowym wykładzie na uczelniach się mówi teoria, model konkurencji doskonałej, wszyscy produkują to samo, takie same udziały w rynku, taka sama cena, wszyscy wiedzą to samo i tak dalej, tam nie ma żadnej konkurencji, tak? Rynek jest procesem dynamicznym, co chwila się wszystko zmienia. W gospodarce rynkowej można mówić o konkurencji społecznej czy katalaktycznej, a mówiąc jeszcze inaczej, to konkurencji rynkowej. To nie jest konkurencja biologiczna, gdzie przegrany zostaje zjadany. Jeżeli jakaś firma upada, jej aktywa są przejmowane, pracownicy idą tam, gdzie lepiej zaspokaja się potrzeby konsumentów, bo o to tutaj chodzi. Takie dobre porównanie czy zobrazowanie konkurencji rynkowej, to można powiedzieć, że to jest właśnie konkurencja niczym peleton goniący uciekinierów, tych tymczasowych liderów rynku. Ale wiecie, jak oglądaliście jakikolwiek wyścig kolarski, że bardzo często jest taki scenariusz, że w końcu ten peleton dogania tych uciekinierów, wchłania ich, po chwili się wyłaniają nowi uciekinierzy, później znowu ich dogania, ich wchłania i to jest właśnie taki proces konkurencji. Ten dystans w warunkach rynkowych trudno utrzymać, a nawet jeśli on jest utrzymany, to naprawdę jest to wybitne przedsiębiorstwo. Ale nawet jeśli, to konsument na tym zyskuje, a nie traci, więc tutaj nie ma żadnej kontrowersji. I tak jak to pisał Mises, zwróćcie uwagę, konkurencja katalaktyczna to współzawodnictwo między ludźmi, którzy chcą prześcignąć pozostałych. Nie jest to walka, mimo że przyjęło się stosować do jej opisu metafory związane z wojną, wyniszczającymi konfliktami, atakiem, obroną, strategią i taktyką. Jest to aktualne także do dziś. Przegrani nie zostają uśmierceni, lecz przenoszą się na inne stanowisko w systemie społecznym. Nowa pozycja, choć skromniejsza, lepiej odpowiada ich kompetencjom niż ta, którą próbowali zdobyć. To jest naturalny proces rynkowy. I podsumowanie. Funkcja przedsiębiorcza pozwala na efektywną alokację zasobów w gospodarce. Bez niej, no to mówiąc tak, ta gospodarka by tak bardziej zgrzytała. Mielibyśmy gorsze produkty, później dostarczane, wymagające jakichś poprawek. Nie bylibyśmy zadowoleni z tego. Przedsiębiorczość nie polega tylko na wprowadzaniu innowacji, to także imitacja, ale również bardzo ważna funkcja. Bez możliwości osiągania zysku gospodarka nie może należycie funkcjonować. Zakładam, że mamy dosyć dużo studentów. Wyobraźcie sobie, że wykładowca mówi na wykładzie, że ci, którzy dostaną piątki z ekonomii, będą się musieli podzielić troszeczkę z tymi, którzy nie zdadzą. Więc z piątek obniżymy na 4, ale tą jedną ocenę damy tym, co dostali dwójki, niech oni mają te trójki. Chcielibyście? Nie? Ale dokładnie tak samo jest właśnie z funkcją zysku. Chcecie wprowadzić zamęt do gospodarki rynkowej?
ograniczcie zyski. Jakimi metodami, to jest inna kwestia, może lepiej nie podpowiadać. Należy pamiętać o odróżnieniu funkcji przedsiębiorcy, organizatora od pojęcia kapitalisty i menedżera. A jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać, że w ogóle funkcja przedsiębiorcy jest jeszcze szersza. Każdy z nas jest przedsiębiorcą, ale na pewno relatywnie niewiele osób z nas będzie takim przedsiębiorcą, organizatorem. W gospodarce rynkowej nawet relatywnie wyższe zyski nie są kontrowersyjne, bo ten wyższy zysk można przeznaczyć na konsumpcję, no to wydaje pieniądze, daje komuś zarobić. Reinwestuje, no to dalej rozwijam własną firmę, albo odkładam na lokacie, albo finansuję inne przedsięwzięcia przez rynek kapitałowy. Nikt nie traci w żadnym wariancie, to nie jest kontrowersyjne. No i im wyższe zyski, tym wiecie, zyski zawsze przyciągają konkurencję, tak? Jak światło, które przyciąga jakieś tam owady. I konkurencja to oczywiście dynamiczny proces, a nie jednostkowa sytuacja, tak jakby Kirzner napisał. I literatura, fragmenty z Misesa, z ludzkiego działania, o których dzisiaj mówiłem, tam te wszystkie funkcje są omówione. Jesus Huerta de Soto w książce, która jest dostępna chyba nieodpłatnie właśnie na stronach Instytutu, ten to jest pierwszy rozdział akurat o przedsiębiorczości. Henry Hazlitt, fragmenty z rozdziału tam chyba dotyczącego właśnie funkcji zysku. Israel Kirzner, czyli konkurencja i przedsiębiorczość. Lawrence Reed właśnie o tym Miltonie Hersheyu. I Alicja Sielska, czyli problemy neoklasycznej teorii konkurencji. Krytyka modelu konkurencji doskonałej, też tam jest ładnie napisane, pokazane, czym tak naprawdę jest konkurencja, a czym nie jest. Także z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli mam jeszcze trochę czasu, to pytania. Ile mamy czasu? Jak jeszcze byśmy... 10 minut? A to ja jeszcze dopowiem trochę. Dobra, żartowałem. To pierwszy? Kolega chyba. To była mowa o tym, że żeby zwiększyć zysk, należy zmniejszać ceny. Chciałem się zapytać, jak szkoła austriacka odnosi się do elastyczności popytu, gdzie mówi się, że kiedy ta elastyczność jest poniżej jedynki, to właśnie ceny należy zwiększać do zwiększenia zysku. Znaczy była mowa o tym, że zyski osiągamy w gospodarce rynkowej, jeżeli umiemy obniżyć koszty, a zyski mogą się zwiększyć wtedy nawet, bo jak spada w tym sensie cena, no to popyt rośnie, więc o to mi chodziło. Natomiast to jest ujęcie no takie nie austriackie, bo to jest założenie. My nie wiemy nigdy, zwłaszcza jak się liczy na zajęciach z ekonomii, zadania na elastyczność, takie proste, że tam na przykład cena masła wzrośnie o 10%, co się stanie z popytem na masło na przykład, albo tam na margarynę, zależy jakie to jest dobro jeszcze. To zawsze jak się liczy takie zadania, to my już mamy dane ex post, tak? Natomiast przedsiębiorczość jest zorientowana na przyszłość i my nigdy nie wiemy, jakie będą warunki rynkowe, jak zareaguje konsument. Czy on w ogóle z tego zrezygnuje, czy ta elastyczność właśnie wypadnie na przedziale tam poniżej jednego, czy powyżej jednego. Jak poniżej to, czyli ta cenowa elastyczność, tak, popytu, to wtedy przedsiębiorca się mniej obawia, tak, bo cena wzrośnie na przykład tam o 10%, popyt spadnie na przykład o 2%, załóżmy. Ale my nigdy nie wiemy. Oczywiście rynek, każdy rynek jest specyficzny i można powiedzieć, że cechuje się różną elastycznością, ale to też nie jest żadna zasada czy reguła. Więc tutaj jakby szkoła, czy ona ma jakiś stosunek do elastyczności, taki dosyć ogólny chyba, no jest to jakieś ilościowe przedstawienie, ale ex post, natomiast ex ante nie wiadomo, nikt nie może, żadna elastyczność tego problemu nie rozwiąże. Gdyby tak było, to by w zasadzie policzenie tego zadania sprawiło, że możemy prowadzić firmę, a nie możemy na podstawie liczenia elastyczności. Ale jest to ciekawe narzędzie intelektualne, żeby pokazać pewne relacje, co się może stać. Ale tylko tyle według mnie. Ja może bardziej chciałem się podzielić refleksją niż zadać pytanie, choć też tu pytanie padnie. Bo kiedy słuchałem pana, to właściwie wszystko mi się wydawało tak oczywistą oczywistością, że jakby tu nie ma... po co to w ogóle mówić? Niepotrzebnie mi doktorat dali. Tak. Oczywiście, że nie. Natomiast rodzi się pytanie, dlaczego jakby ludzie tego nie rozumieją? Choćby ta demokratka, o której pan tutaj ją wymienił, ale też pamiętam, z takim Rosjaninem kiedyś rozmawiałem. Mądry człowiek, bo był doktorem fizyki jądrowej,
ale mówi do mnie, kapitalizm jest bez sensu, no bo jak będzie jedna fabryka robić dobre grzebienie, a druga będzie robić złe, to ta złe padnie. Nie ma sensu kapitalizm. Dlaczego ludzie tego nie zmienią? Trudne pytanie. Jest jakaś taka mentalność antykapitalistyczna. Mises na taką książkę napisał. Przyczyn pewnie jest wiele. Myślę, ekonomia może nawet, może częściowo, ale nie całkowicie musi na nie odpowiadać. Nawet może tą argumentację, o której pan powiedział, pociągnąć i takiej osobie powiedzieć, no wiesz, ale jeżeli ta druga, która produkuje te gorsze dobra, upadnie, no to ta druga, a będzie popyt cały czas rósł, no to no przejmiemy ich, oni nie zostaną unicestwieni, produkcja jeszcze wzrośnie, to właśnie jest proces tej pozytywnej alokacji, że trafiają czynniki produkcji w ręce tej wąskiej grupy ludzi, którzy potrafią to robić lepiej i nie mają żadnej gwarancji, że w przyszłości będzie tak samo, muszą ciężko zasuwać. Jest wiele wyrzeczeń, zanim się pierwsze zyski osiągnie, ale właśnie ludzie widzą zyski. To jest taka trochę może ta sąsiedzka zazdrość też. Wydaje mi się, że można też się bardziej socjologów pytać, może trochę psychologów. Ja mogę polecić książkę Misesa Mentalność antykapitalistyczna. Tam jest wiele takich wątków właśnie poruszonych przez niego, co się nie podoba. Między innymi, że nie ma gwarancji zysku, że cały czas trzeba ciężko pracować, że można zbankrutować. Może jakieś, nie wiem, uwielbienie własnej osoby, a konsument nie chce docenić, to ten konsument jest problematyczny, a nie ja. Motyw zazdrości. Wiele, wiele jest przyczyn. Ale pytanie ciekawe i myślę cały czas aktualne, niestety. Trzeba to zmienić. Trzeba je przeterminować. Dziękuję. Jak już wspomnieliśmy o niezrozumieniu kapitalizmu i też czujności, ja mam komentarz odnośnie ich braku, bo doktor wspomniał o Kodaku, którego zabiły matryce cyfrowe. Mhm. Inżynierowie Kodaka właśnie wynaleźli te matryce w latach 70. Natomiast ta przysłowiowa góra firmy stwierdziła, że wprowadzenie masowe tych matryc zaszkodzi produkcji klisz fotograficznych Kodaka. Mhm. O, bardzo dziękuję, bardzo, bo o tym nie powiedziałem, a tylko dopowiem, że to nie jest tak, że góra ma zawsze rację, chociaż tak by mogło wynikać. Ja zawsze mówię, że ona zawsze testuje, tak, i ostateczną decyzję podejmuje. Natomiast jest wiele przykładów, tutaj pan słusznie wskazał, Kodak jest jednym z nich, gdzie jednak ci specjaliści, ci technicy wprowadzili technologię, ale problem polegał na tym, że właśnie u nich ta funkcja przedsiębiorcza się uruchomiła i oni dostrzegli potencjał, no ale góra niestety nie dostrzegła, tak? Ale rynek dalej działa, no bo zadziała mechanizm zysku i straty. Moglibyśmy powiedzieć, no to co, nie mamy aparatów cyfrowych. No mamy, no bo inni wykorzystali potknięcie, tak? Więc jakby my jako konsumenci i tak nie tracimy na tym. No tylko, że nie ma Kodaka, tak? Można znaleźć w muzeum teraz chyba i... Taka ciekawostka liczbowa nawet, że kiedy Kodak w latach 80. kończył test, zarzucał projekt matryc cyfrowych, oni zbliżyli się do 2 megapikseli rozdzielczości, podczas kiedy pierwsze aparaty w telefonach komórkowych weszły do użycia, one miały tylko 0,3 megapiksela, tak zwane systemy VGA. I już w 70. latach to było, tak? No to 80. 80., przepraszam. No to widać, że no wiecie, znaczy jest też tutaj jakby taki drugi potencjalny problem, no a co jak ta góra właśnie jakiś tam błąd zrobi, nie? No to znowu można powiedzieć, że masz mechanizm rachunek zysków i strat i mamy też rynek kapitałowy, jedne upadają, zostają przejmowane i ktoś lepszy zajmuje się danym projektem. Więc zresztą też wielu pracowników, jest wiele takich przykładów, że odchodzi z firmy z różnych względów niezadowolonych i zakłada własne przedsięwzięcia i po prostu je rozwija, bo to też jest sposób na ominięcie tego problemu. Jeżeli z twoją wizją nie zgadza się góra, no to jeżeli masz możliwości, załóż własną firmę albo pozyskaj kapitał od innych i w ten sposób rozwijaj ale to jakby cały czas jest ta sama funkcja, ona się cały czas nie zmienia. Osoby się mogą zmieniać, funkcja zostaje ta sama. Było mówiono o tym, że tutaj w sytuacji, w której rzadkie zasoby są marnowane, to firma będzie upadać, bo dana organizacja będzie upadać. A gdzie tutaj jest miejsce na organizacje non-profit różnego typu? To znaczy trzeba odróżnić dwie kwestie, bo organizacja non-profit może się opierać na wycenie czynników rynkowych. Na przykład ja uważam, że pracownicy takich organizacji muszą zarabiać według stawek rynkowych.
chociaż to jest non-profit. To nie zmienia tego, że tu musi być swobodna gra popytu i podaży i rynkowa wycena ich świadczeń, ich pracy. Natomiast organizacje non-profit bazują na wpłatach firm, które osiągają zyski, no bo żeby coś wpłacić, trzeba mieć jakąś nadwyżkę. Więc to się ze sobą nie kłóci, to się uzupełnia między sobą i to jest taka symbioza. To znaczy, jeżeli wyeliminujemy motyw zysku, nie będziemy mieli więcej organizacji non-profit, będziemy mieli mniej wszystkiego i samych organizacji non-profit będzie mniej, no bo nie będzie firm, instytucji, które generują dodatnią wartość dodaną, wypracowują zyski, z których część mogą im przekazać. Proszę zwrócić też uwagę, że nie każda... O, komuś tam narzeczona dzwoni. Proszę zwrócić też uwagę, a propos tej funkcji menedżera, o której mówiłem, że przedsiębiorca, a menedżer to nie musi być to samo i lepiej, żeby to delegować. No tak samo, jeżeli ja na przykład prowadzę jakąś firmę, ja się nie muszę ja nie muszę tworzyć jakiegoś działu charytatywnego w mojej firmie i też się nim zajmować. Mogę mieć inne firmy, które mogą mi to, które mogą się tym zajmować i ja mogę im część zysków przekierowywać. Więc to się uzupełnia, to jest symbioza, to się nie wyklucza, wręcz przeciwnie, ale organizacje non-profit są uzależnione od tych for-profit, dlatego że te for-profit mają ten profit i mają co po prostu przekierowywać. To w ten sposób działa. Zauważcie tam, gdzie po prostu jest większe tępienie zysku, tam po prostu, tam gdzie gospodarka jest mniej wolnorynkowa, mniej kapitalistyczna, tam właśnie jest mniej takich organizacji po prostu. I ja jeszcze tutaj mam takie przemyślenie dotyczące Kodaka, gdzie właściwie podjęli tą decyzję kanibalistyczną, żeby zabić swój własny projekt celem zachowania dochodowego produkcji klisz. Spostrzeżenie jest takie, że im przedsiębiorstwo czy firma jest większa, tym bardziej jest zarządzana jak gospodarka centralnie planowana. I to, czy to właśnie stanowi, czy... To zależy od umiejętności, od historii konkretnego przypadku. Może być taka sytuacja, możemy mówić o jakichś granicach ekspansji firmy, czy jakiejś tam sterowności, że już ma tyle działów, że nie wiadomo, co tam wewnątrz nie ma być produkowane i kto komu podlega. Ale to jakby mamy od tego dalej, rachunek zysków i strat i widzimy, ten dział radzi sobie dobrze, na przykład te klisze sobie radzą dobrze jeszcze, tak, w tym Kodaku, no ale już widzimy, że nie są perspektywiczne, tak, i konkurencja wkroczy i to się kompletnie przemebluje. Ale jest wiele dużych firm, które się rozwijają i funkcjonują, Apple, Microsoft, no i trwają, tak? Więc to też nie jest jakaś zasada, chociaż może być taki przypadek, że po prostu, chociaż chyba Kodak to był taki przykład, że firma po prostu była za bardzo skoncentrowana na jednym takim produkcie, tak? Tam dokładnej historii nie znam, ale chyba tak było i w ich wizji wprowadzenie tych cyfrówek, no to byłoby w ogóle, przecież my nie jesteśmy od tego, tak? Może dlatego to się tak zadziało. Ale różne czynniki grają rolę. To, co pan mówi, skala działalności firmy może być przeszkodą i może spowodować, że jeśli może nie cała firma będzie padać, to jakieś jej działy będzie trzeba pozamykać albo... Jeszcze inny przypadek, już kończę. Firma robi ekspansję zagraniczną i na przykład do 10 krajów za granicą wychodzi. W niektórych się udaje, w niektórych się nie udaje. To też jest przykład, że ta skala nie zawsze musi się udawać wszędzie i zawsze. Ja tutaj dostrzegam największy problem w sytuacji, w której mamy komórki wewnątrz tej firmy, które dostarczają jakieś usługi wyłącznie wewnętrznie, przez co jest problem z kalkulacją zasadności ich działalności. To znaczy, to raczej jest problem, jeżeli to przynosi zyski, to chyba nie, bardziej z optymalizacją. Pytanie, czy jest gdzieś jakieś marnowanie zasobów, coś można zrobić efektywniej. Ale z drugiej strony mamy dostawców, którzy mogą ich zastąpić, więc rynek może być takie rozwiązanie. No okej, sprawdź dostawcę zewnętrznego, może on ci to zrobi szybciej i taniej. I to też jest jakby, to cały czas jest proces, to jest weryfikowanie i testowanie i presja konkurencyjna. Nawet jeżeli dzieje się tak, jak pan mówi, to jest dużo rozwiązań. Inaczej takie duże korporacje by padały, a wiemy, że imperia tak od razu nie padają przecież, tak z dnia na dzień. Aha, okej. Doceniam, ale się nie zgadzam. Dobrze, to jeżeli to wszystko, bardzo dziękuję raz jeszcze. Thank you.